Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na kolejne porównanie. Porównanie dwóch kosmetyków. The Ordinary, słynny, krwawy peeling, który na pewno wszyscy doskonale znają. Serum, które czasami też nazywane jest peelingiem, od marki Revolution. Dlaczego te dwa produkty? Zacznijmy może od tego, że marka The Ordinary ma swoje takie wzloty i upadki, jeśli chodzi o dostępność. I bardzo często zdarza się tak, że macie jakieś swoje ulubione produkty, zresztą ja też, szukacie zamienników. W momencie, kiedy okazuje się, że no, na przykład ten krwawy peeling, czerwony krwawy peeling, nie jest aktualnie dostępny, a szukacie preparatu, który będzie bardzo podobny w działaniu, bardzo podobny w składzie, być może bardzo podobny w cenie i też będzie tak efektywnie działał jak właśnie ten krwawy peeling. No tu jest akurat przykład, tak, jeśli chodzi o produkty marki The Ordinary, bo tak się składa, że różnie z tymi kosmetykami bywa i jak doskonale wiecie, czasami jest tak, że są one dostępne na przykład w sklepach internetowych, w perfumeriach, Douglas, Sephora, a czasami jest tak, że nigdzie ich nie możemy dostać. Dlaczego właśnie Revolution i dlaczego ten preparat? Bo jak popatrzycie sobie na nie z zewnątrz, na tą zewnętrzną otoczkę, to może Wam się wydać w takim pierwszym rzucie, w pierwszym spojrzeniu, że mamy bardzo podobny produkt. Już nawet nie wspominając o tym, że opakowanie jest bardzo podobne. A nawet kolor samej formuły jest prawie identyczny. Skład, no gdyby tak się przyjrzeć, znaczy przyjrzeć, gdyby tak zwrócić uwagę na to, co mamy w składzie, to też można by było powiedzieć, okej, tutaj będzie całkiem podobny produkt. Ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście te dwa produkty są identyczne, mimo tej całej zewnętrznej otoczki? Czy rzeczywiście w działaniu są takie same? Przetestowałam oba. Oczywiście, peeling od marki The Ordinary znam doskonale i był taki okres, że stosowałam go namiętnie. Natomiast peeling od Revolution stwierdziłam, że muszę przetestować i sprawdzić, czy rzeczywiście działanie jest podobne i dzisiaj właśnie Wam o tym opowiem. Zacznijmy od składów tych dwóch produktów. Co w nich takiego mamy? Zanim przejdziemy do pełnej analizy, zwróćcie uwagę na to, co znajdziemy w składzie peelingu, krwawego peelingu od marki The Ordinary. I zaczynamy oczywiście od tych substancji aktywnych, bo nie będę tutaj wymieniać wszystkich składników w formule. Mamy kwas glikolowy, wodę aloesową, ekstrakt z marchwi, kwas salicylowy, kwas mlekowy, kwas winowy, kwas cytrynowy, pantenol, ekstrakt z pieprzu tasmańskiego, kwas hialuronowy i glicerynę. I to są właśnie te substancje aktywne, które znajdziemy w tym preparacie. Co natomiast mamy w składzie peelingu serum od marki Revolution? I tutaj, moi drodzy, jeśli chodzi o te najważniejsze substancje aktywne, znajdziemy kwas mlekowy, ekstrakt z borówki, kwas glikolowy, ekstrakt z trzciny cukrowej, kwas salicylowy, ekstrakt z pomarańczy, ekstrakt z limonki, ekstrakt z marchwi, ekstrakt z klonu, ekstrakt z pieprzu. Pewnie już widzicie różnicę, ale zaraz przejdziemy do dokładnej analizy i zobaczymy, czy rzeczywiście mamy tutaj zamiennik słynnego krwawego peelingu w postaci serum peelingu od marki Revolution. Na początek, jak ja to mówię, takie dane techniczne. Zwróćcie uwagę na cenę tych dwóch produktów. Zazwyczaj szukamy tańszego zamiennika. Tutaj jednak w przypadku marki Revolution mamy produkt nieco droższy od tego z The Ordinary. Cena krwawego peelingu z The Ordinary jest około 40 zł, a cena tego serum peelingu od Revolution około 50 zł. Oczywiście te ceny będą się między sobą różnić ze względu na to, gdzie będziecie kupować dany produkt i czy będzie on aktualnie na jakiejś promocji. Jeśli chodzi o opakowania, to mamy je identyczne. Mamy buteleczki zakończone pipetą w pojemności 30 ml. Nawet ta szata graficzna, zewnętrzna jest bardzo podobna. Kolejna kwestia to konsystencja. Jakie mamy różnice i podobieństwa? Krwawy peeling posiada konsystencję taką, powiedziałabym, dosyć lekką, bardzo intensywnie czerwoną. Przez co też, nakładając ten produkt na naszą skórę, widzicie dokładnie, gdzie aplikujecie, w które miejsca nakładacie sobie ten peeling. Natomiast jeśli zerkniecie na konsystencję preparatu od Revolution, to już jest ona nieco inna.
Owszem, mamy ten też taki czerwony barwnik, czerwony kolor, ale muszę Wam tutaj powiedzieć, że podczas aplikacji tego preparatu na skórę już nie widzicie tak dokładnie tego koloru, jak rozprowadzacie w niektórych miejscach. Dla jednych może to być plus, dla jednych może to być minus, bo jeśli na przykład staracie się, żeby równomiernie nałożyć taki produkt kwasowy w pewnych miejscach i uzyskać też odpowiedni efekt na przykład złuszczenia, no to warto by było się zastanowić nad tym, gdzie ten produkt aplikujecie. Są też takie osoby, które oczywiście nie zwracają na to uwagi, ale ja tutaj podkreślam, że taka różnica się pojawia. Różnica pojawia się też delikatnie w samej formule, ponieważ ta w przypadku marki Revolution jest, ja bym powiedziała, odrobinę gęstsza i taka bardziej żelowa. Czyli już tutaj też widać różnicę w konsystencji. Kolejna sprawa to zapach. W przypadku The Ordinary ja osobiście nie czuję żadnego zapachu. Znam takie osoby, które wyczuwają odrobinę ten zapach kwasów. Natomiast w przypadku Revolution ten zapach jest moim zdaniem taki bardzo charakterystyczny, trochę przypomina wino, takie przynajmniej ja mam skojarzenia, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że kwestia zapachów jest kwestią indywidualną. To, że ja coś wyczuwam mocniej, nie oznacza, że wy też będziecie czuć to w taki sam sposób. Ale tutaj jednak warto zauważyć, że nie dość, że mamy odrobinę różnicę w konsystencji i w kolorze, to mamy też odrobinę różnicy, jeśli chodzi o zapachy. No i teraz na chwilę zatrzymam się przy kwestii aplikacji i tego, do kogo są skierowane te dwa produkty. Aplikacja w przypadku jednego i drugiego jest identyczna, tylko musicie pamiętać o tym, że w związku z tym, że mamy zawarty w tych dwóch preparatach kwas glikolowy, co już wiecie, może pojawić się na skórze efekt takiego szczypania, mrowienia. Ten efekt szczypania, mrowienia możecie bardzo różnie odczuwać. Jedni będą go odczuwać delikatniej, niektórzy zdecydowanie mocniej, niektórzy nawet w ogóle go nie poczują, ale taki efekt może się pojawić i jest to całkowicie normalny efekt właśnie ze względu na zastosowanie kwasu glikolowego w wyższym stężeniu. Te dwa produkty skierowane są głównie do skór problematycznych, skór mieszanych, skór tłustych, skór z przebarwieniami. Ale uwaga! Nie wolno ich stosować w przypadku skór naczynkowych, zwłaszcza takich skór naczynkowych, które są cienkie, na których występuje rumień i widoczne naczynka, bo pogorszycie sobie tylko i wyłącznie cerę. Tak samo nie wolno stosować tych dwóch preparatów w momencie, kiedy macie ropne stany zapalne na skórze. Absolutnie nie. Mówi się, że skóra powinna być tak jakby wygojona, tak? Czyli na tej skórze nie powinno nic występować, żadnych wyprysków, żadnych stanów zapalnych, żadnych naczynek i wtedy dopiero taki preparat możemy nakładać. Jeśli chodzi o wrażliwość skóry, no to też tutaj zwracam uwagę, że w przypadku niektórych skór wrażliwych ten efekt takiego mrowienia, pieczenia może być nie do przyjęcia. Pamiętajcie o tym, że stosując tego typu kosmetyki, kosmetyki z kwasami, gdzie mamy wyższe stężenia, zawsze, bez względu na to, jaki posiadacie typ skóry, warto zrobić wcześniej próbę uczuleniową i zobaczyć, jak wasza skóra będzie się zachowywała. Czy ten efekt szczypania będzie dla was do wytrzymania, czy nie będzie zbyt mocny. I wprowadzamy tego typu preparaty stopniowo, czyli zwiększamy ilość, długość aplikacji takiego preparatu na naszej skórze. Nigdy nie robimy czegoś takiego, że nakładamy tego typu kosmetyk na 10 minut albo już w ogóle zapominamy o tym, że mamy go na skórze i przetrzymujemy go dosyć długo. Musicie zawsze stosować się do zaleceń producenta i jeśli dopiero wprowadzacie kwasy, pamiętajcie o tym, żeby wprowadzać je stopniowo. Tego typu peelingi nie stosujemy absolutnie codziennie, to też jest bardzo ważna sprawa. Zaczynamy od stosowania raz na 2 tygodnie, później raz na tydzień i później maksymalnie 2 razy w tygodniu. Tak powinniśmy je stosować. Druga ważna sprawa, pamiętamy o stosowaniu filtrów. Tego typu peelingi używamy w wieczornej pielęgnacji i rano przy wysokich stężeniach kwasów, w ogóle przy kwasach, pamiętamy o tym, żeby nakładać filtry.
Ja w ogóle zawsze będę Wam przypominać, że filtry stosujemy bez względu na to, jakie substancje aktywne znajdują się w kosmetykach, silniejsze, łagodniejsze. Filtry stosować należy, bo jest to dla nas ochrona przed promieniowaniem. Jeśli będziecie stosować tego typu preparaty nieumiejętnie, nie będziecie stosować się do zaleceń producenta, jeśli będziecie używać tego typu preparaty do skóry, która jest nieodpowiednia, będziecie zapominać o tym, o tej ochronie przeciwpromieniowaniu, ochronie przeciwsłonecznej, no to słuchajcie, te peelingi, te produkty mogą wyrządzić krzywdę na Waszej skórze i musicie się z tym liczyć. Także bardzo ważne jest to, żebyście pamiętali, do jakiego typu skóry jest peeling, jak go aplikujemy, wieczorna pielęgnacja, filtry i nie przesadzamy. Okej, to można by było powiedzieć, że już takie najważniejsze kwestie mamy przerobione, to teraz skupmy się odrobinę na składzie. No i zobaczcie, zresztą już wcześniej Wam pokazałam, że różnice w składzie jednak są widoczne. Mimo tego, że te dwa produkty wyglądają bardzo podobnie z zewnątrz, mają podobne zastosowanie i podobne przeznaczenie, to jednak różnice w składach są. I zaczynając od peelingu tego właśnie z The Ordinary, mamy tutaj skład bardziej chemiczny, mniej ekstraktów i zdecydowanie więcej kwasów. W przypadku peelingu od Revolution mamy skład bardziej naturalny, więcej ekstraktów, ale za to mniej kwasów. No i teraz, jeśli jesteśmy przy kwasach, to zwróćcie uwagę, że w The Ordinary mamy mieszaninę 30% kwasów AHA, w której skład wchodzą kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas winowy czy kwas cytrynowy. W przypadku Revolution mamy mieszaninę 30% AHA, ale producent informuje nas na swojej stronie, że jest to mieszanina, w której w skład wchodzą kwas mlekowy i kwas glikolowy oraz ekstrakty roślinne o działaniu złuszczającym. Druga sprawa, w The Ordinary mamy 2% kwas BHA, czyli kwas salicylowy, a w przypadku Revolution mamy 1,5% BHA kwasu salicylowego. Widzicie? Różnice są. Nawet w kwestii tej samej mieszaniny kwasów. W przypadku The Ordinary mamy 30% stężenie różnych kwasów i tylko kwasów. W przypadku Revolution mamy dwa kwasy plus ekstrakty złuszczające. Co prawda, tutaj też mamy mieszaninę 30%, ale już patrząc na to, jaką mamy tą mieszaninę, możemy wywnioskować, że działanie tych dwóch produktów też będzie nieco inne. Lecimy dalej. W przypadku marki The Ordinary, konserwanty, mamy ich więcej. W przypadku Revolution mamy mniej konserwantów, co wcale nie oznacza, że mamy też mniejsze lub większe stężenia, więc o tym pamiętajcie. Tutaj chodzi po prostu o to, jaką ilość konserwantów mamy zastosowaną, jakie konserwanty mamy zastosowane w formułach. Ale mamy też różnice, jeśli chodzi o ekstrakty. W przypadku The Ordinary mamy dwa, ekstrakt z marchwi i ekstrakt z pieprzu tasmańskiego, a w przypadku Revolution mamy ekstrakt z czarnej borówki, trzciny cukrowej, pomarańczy, limonki, marchwi, klonu czy pieprzu tasmańskiego. Więc tutaj Revolution ma więcej tych ekstraktów, które też właśnie mamy w tej mieszaninie 30%, a w przypadku The Ordinary mamy więcej kwasów, a mniej ekstraktów. Warto zwrócić jeszcze uwagę przy analizie składów na dodatkowe substancje, na substancje nawilżające i substancje łagodzące. Jak to wygląda w przypadku marki The Ordinary? Mamy tutaj wodę aloesową, pantenol, ekstrakt z marchwi i ekstrakt z pieprzu tasmańskiego, które będą działały łagodząco. W przypadku Revolution mamy tylko ekstrakt z marchwi i też z pieprzu tasmańskiego. A substancje nawilżające? W przypadku The Ordinary propanediol, glicerynę, kwas hialuronowy czy glikol propylenowy, a w przypadku Revolution propanediol i glicerynę. Więc tutaj też widzicie, że różnice są. W przypadku The Ordinary, gdzie mamy więcej tych kwasów, gdzie mamy więcej substancji silnie złuszczających, mamy też więcej substancji łagodzących i więcej substancji nawilżających. W przypadku Revolution więcej ekstraktów, mniej substancji łagodzących, mniej substancji nawilżających. No i teraz powiem Wam, jakie są moje wrażenia ze stosowania tych dwóch produktów. Jak już widzicie, różnice są.
Ja posiadam skórę mieszaną, wrażliwą i rzeczywiście na początku, kiedy stosowałam preparat od marki The Ordinary, ta wrażliwość się zwiększała, więc nie mogłam go stosować tak długo, jak zaleca producent i aplikowałam go tylko i wyłącznie w strefie T. Czyli tutaj, gdzie rzeczywiście to przetłuszczanie się pojawia, nie aplikowałam go na policzki i efekt był bardzo fajny. Z czasem oczywiście, kiedy moja skóra się przyzwyczaiła do tego preparatu, zwiększyłam długość aplikacji, ale cały czas stosowałam go w okolicy właśnie tutaj strefy T. Natomiast jeśli chodzi o preparat od marki Revolution, na początku próbowałam go właśnie też w strefie T i od razu zauważyłam, że ten efekt złuszczania, wygładzania, rozjaśniania jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku The Ordinary. Później zaczęłam stosować ten produkt również na policzki, żeby zobaczyć, czy pojawi się ten efekt pieczenia, podrażnienia. No wiecie, tak to jest, jak się testuje kosmetyki. I muszę Wam powiedzieć, że w przypadku właśnie Revolution ten produkt jest o tyle łagodny dla skór wrażliwych, że mogłam spokojnie stosować go również na moje policzki. Mimo tego, że te dwa produkty wyglądają bardzo podobnie, i nawet można by powiedzieć, że mają niektóre substancje aktywne bardzo podobne, to w mojej opinii zdecydowanie silniejszym produktem jest właśnie krwawy peeling od The Ordinary. Oczywiście w przypadku jednego i drugiego pojawi się ten efekt takiego złuszczania, efekt rozjaśnienia, delikatnej likwidacji przebarwień, wygładzenia, regulacji sebum. Owszem, natomiast w przypadku The Ordinary mamy ten efekt, który jest zdecydowanie silniejszy i były też takie momenty, że widziałam nawet takie lekkie złuszczanie się na skórka w postaci takich odchodzących skórek. Na pewno wiecie, o co chodzi. Natomiast w przypadku Revolution tego efektu w ogóle nie było widać. Nie było takiego efektu złuszczania właśnie tych takich suchych skórek, więc tutaj też mnie to troszeczkę utwierdza w tym, że jednak ta mieszanina 30% kwasów AHA w The Ordinary jest zdecydowanie silniejsza, jeśli chodzi o złuszczanie. Mimo wszystko uważam, że te dwa produkty są naprawdę dobre jakościowo. Tutaj kwestia jest tego, czy lubicie markę The Ordinary, która, jak wiemy, ma w swojej ofercie kilka bestsellerowych produktów, czy na przykład lubicie markę Revolution, bo jeśli o mnie chodzi, to moim zdaniem ta marka jest taką marką, która nie do końca ma na siebie pomysł i bardzo kopiuje od innych marek, ale gdy pojawia się problem, że nie mogę dostać, załóżmy, właśnie tego peelingu od The Ordinary, no to wtedy bym się zastanowiła nad tym, czy sięgnąć po produkt od Revolution, mimo tego, że jest nieco droższy i trochę inny jest ten skład i trochę inne działa. Natomiast dzisiaj sytuacja wygląda tak, że na rynku pojawiło się bardzo dużo produktów z kwasami złuszczających w podobnych stężeniach, właśnie jak The Ordinary. Zresztą sami piszecie mi w komentarzach, żebym porównała taki peeling, taki produkt, taką markę i takie porównanie też będzie. Ja na początek stwierdziłam, że wezmę ten kosmetyk, który najbardziej przypomina zewnętrznie The Ordinary, ale już niekoniecznie identyczny jest w składzie i też w działaniu i poznaliście moją opinię. Oczywiście porównam do The Ordinary jeszcze inne kosmetyki, peelingi z kwasami, o które mnie prosicie, więc takie porównania też będą. Natomiast decyzję o zakupie, który kosmetyk wybrać, na który się zdecydować, oczywiście pozostawiam Wam. Tylko pamiętajcie o tych wskazówkach, o których Wam mówiłam wcześniej, czyli typ skóry, stosowanie, próby uczuleniowe, działanie i tak dalej. No i filtry przede wszystkim, bo to jest bardzo ważna sprawa, kiedy stosujemy samodzielnie tego typu preparaty kwasowe w wysokich stężeniach w domu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych moich filmów. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Teraz już wiecie, jaka jest moja opinia na temat tych dwóch kosmetyków. The Ordinary krwawy peeling i Revolution bardzo podobny peeling. Czy warto, czy nie warto? Na co zwrócić uwagę? Trzymajcie się cieplutko i widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!